Przed nami rewanż. Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Szanse są wyrównane. W poprzednim meczu żadna z drużyn nie strzeliła bramki. Myślę, Wojtek, że się zgodzisz. Barcelona jest w tej chwili globalną marką. Myślę, że mieści się w czołowej trójce najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich świata. Tak, na pewno obok Manchester United, Realu jest najbardziej rozpoznawalną piłkarską klubową marką, a w Polsce jest zdecydowanie najpopularniejszym zagranicznym klubem. Sympatię do Barcelony wskazało aż 45% ankietowanych. Rozpoczęli. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Xavi. Piłka po odbiciu od Xaviego ląduje poza linią. Roberto Pereira. Cristiano Ronaldo teraz. Vidal. Będzie strzelał? No bez komentarza. Andres Iniesta. Suárez. Xavi znowu przy piłce. Andres Iniesta. Uderzenie w stronę bramki. Pereira. Czy to wykorzysta? Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Suárez. Andres Iniesta. Niestety, stracił piłkę. Pogba. Teraz Cristiano Ronaldo. Lichtsteiner. Morata. Suárez. Lionel Messi. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem. Ładnie podskoczył. Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Atak Barsy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Przeszedł go bez problemu. Dośrodkowuje. Lionel Messi. Barsa strzela, już pięknie gol. Mają się z czego cieszyć. Dzięki tej bramce prowadzą w dwumeczu. Tylko żeby nie było nadmiaru euforii, bo to może im zaszkodzić. Znakomita główka.
Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Cristiano Ronaldo. Blisko pole karne, może strzelać. Szansa! Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany. Andres Iniesta. Iniesta to urodzony ofensywny pomocnik. Potrafi dużo wnieść w ataki swojego zespołu. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. Vidal. Cristiano Ronaldo! Ależ popis umiejętności, bramkarz będzie mu wdzięczny. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. I znowu podanie do Cristiano Ronaldo. Strzela! Świetnie blokuje obrońca. Piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus. Morata. Vidal. Nie ma wątpliwości. Gwizdek przerywający akcję i decyzja arbitra. Rzut karny. Tak, no widać wyraźnie w powtórce, że było tu trochę szarpaniny. Tak, ewidentnie zbyt zdecydowanie go tu potraktował. Wytrzymał do końca! Znakomicie strzelił! Mogę w powtórce powiedzieć, podręcznikowo to nie. Bardzo dobre uderzenie. Do rzutów karnych trzeba mieć stalowe nerwy i dużo pewności siebie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Lionel Messi. Morata. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Iniesta. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Sergio Busquets. Zgrywa tę piłkę głową do partnera. Brawo, ładnie odebrał. Morata. Javier Mascherano. Chiellini. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Ślizgiem atakowany Cristiano Ronaldo przeskakuje. Lichtsteiner. Dobre przejęcie, brawo. Suarez.
Messi. No, już blisko pole karne. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1-1. Do przerwy remis, wyrównane spotkanie. Oba zespoły prezentują dość dobrą grę, ale niestety słabą skuteczność. Juventus rozpoczął drugą połowę spotkania. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Roberto Pereira. Cristiano Ronaldo! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. I za chwilę Juventus z rzutu rożnego. Cristiano Ronaldo. Ależ broni! I znowu ratuje ich w tej sytuacji od utraty bramki. Nadal mamy remis. Pewnie udanie chwyta po strzale z rzutu rożnego. Ależ wspaniała interwencja. On ciągle sam broni remisu. Sergio Busquets. Pogba. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Suarez. Łatwo mija pilnującego go obrońcę. Cristiano Ronaldo teraz. Za moment Juve wznowi od rzutu z autu. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Morata. Pięknie to zrobił. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus. Vidal. Ma możliwość dośrodkowania. Szaleńczy atakuje obrońca. Suarez. Dośrodkowanie w pole karne. Przy piłce Cristiano Ronaldo. I po odbiorze strata piłki. Jordi Alba. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Morata. Andres Iniesta. Interesująco zapowiada się ta akcja. Suarez. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Teraz Asamoah. Udało mu się odebrać piłkę. Iniesta. Lionel Messi. Suarez. Andres Iniesta. Ważne, że nie jest osamotniony. Dobrze, wygrał to starcie.
Jordi Alba. Świetnie, teraz piłka wysoko podana do Messiego. Strzela! Obronił, nie złapał, piłka w grze. Mamy końcówkę meczu i wciąż ważą się jego losy. Morata. Wejście ślizgiem, zobaczmy. Pogba. Na Samoa. Morata. No i mamy czarno na białym, kto ile był przy piłce. Porówno dla obu zespołów, to jest naprawdę mecz walki. Nowy gracz na boisku, no i nadzieja. Na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Lichtsteiner! Nie, tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Znowu mają rzut rożny. Przytomne wybicie przez obrońcę głową. Uderzenie. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Matri. Teraz Cristiano Ronaldo. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Barcelona teraz przed szansą, popatrzmy. Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatni. Koniec spotkania, wygrana i awans do kolejnej rundy. Twój komentarz. Chyba bardziej im dzisiaj zależało na wygranej niż przeciwnikom. Zagrali pewniej, szybciej, skuteczniej. Wygrali i to oni zagrają w kolejnej rundzie. Szkoda, że to już koniec. No ale tak to jest, mecz ma swój czas. My też mamy swój czas na antenie, właśnie mija. Ale myślę, że długo będziemy wspólnie rozpamiętywali to, co dzisiaj oglądaliśmy. Żegna Państwa Dariusz Szpakowski.